Witam bardzo serdecznie, Anwilowe Wieści, odcinek 8. Witam Maciek i jest oczywiście ze mną Michał. Cześć, witam Maćku i witam wszystkich słuchaczy. Dzisiaj oczywiście naszym motywem przewodnim będzie ostatni mecz Rottweilerów, w którym pokonaliśmy spójnie Stargard po ciężkim pojedynku, ale najważniejsze, że ostatecznie wygraliśmy 78-69. Chyba wszyscy się zgodzimy, że to nie było łatwe starcie. No nie było, nie było. Mimo że pierwsza połowa, bo rezultat pierwszej połowy wskazywał, że ten mecz będzie jakiś pod kontrolą, okazało się, że nie był. Zawodnicy spójnie postawili ciężkie warunki. No przyznam szczerze, że troszkę nas postraszyli, nie spodziewałem się takiego oporu zatwardziałego naprawdę. I przede wszystkim chyba musimy się też zgodzić, że kulała u nas ofensywa. Tak, to prawda. No, zwłaszcza kulała chyba w drugiej połowie, żeśmy się troszkę zatrzymali. Zwłaszcza w tej trzeciej kwarcie. No, na początku trzeciej kwarty żeśmy troszkę mieli problem z konstruowaniem ataku. Skuteczność nam spadła w tych rzutach, zwłaszcza dystansowych, gdzie Luke Petrasek na początku w pierwszej połowie tam raził trójkami. Kuba Garbarz też nie mógł się wstrzelić w pierwszej połowie. No, brakowało tych punktów. No w tej trzeciej kwarcie zdobyliśmy zaledwie 14 punktów, ale w całym meczu skuteczność też nie powalała, bo zakończyliśmy na poziomie 37,1% z gry. No to jest poniżej chyba jakichś oczekiwań, jakichś standardów, które znamy. No to prawda, chociaż goście też podobnie mieli chyba jeszcze gorszy wskaźnik. Tak, jeszcze gorzej. Spójnie ma 35,3. No właśnie i ogólnie chyba oba zespoły właśnie tak z skutecznością nie grzeszyły na każdym chyba poziomie, no chyba z wyjątkiem osobistych, żeśmy dali radę bardzo. O właśnie, to jest zaskakujące wręcz, bo przecież mówiliśmy wielokrotnie, że mamy z tym wielki problem, a tym razem to był nas silny element naszej gry. No Anvil miał, spojrzę w statystyki, żeby nie pomylić cyferek, Anvil miał jeden niecelny wolny zaledwie, bo mieliśmy 13-14. No i to patrząc na statystyki, to chyba Wiktor Sanders miał 8-9. No to jak na Wiktora, który też różnie z tymi rzutami ma, nie ma słabej średniej, ale no potrafi też tam kilka przestrzelić, no to dziś, wczoraj postawili tutaj gracze tutaj bardzo dobrą poprzeczkę skuteczności, więc jak najbardziej do przodu. Tak, teraz właśnie tak patrzę, w ogóle tylko trzech naszych zawodników stawało na linii. Bo oprócz wspomnianego Sandersa, to był tylko Petrasek 3-3 i Kostrzewski 2-2. To też zaskakujące, jakby nie patrzeć. No ale ta skuteczność ogólnie cieszy, skuteczność Sandersa cieszy, skuteczność całej drużyny cieszy i oby to się stało standardem. No tak, znaczy trzeba powiedzieć, że spójnie jako drużyna jest mocno fizyczna, tam jest tyle size'u, tam jest taki duży, oni są chłopaki, są naprawdę, chyba tam średnia wzrostu też będzie galanta, więc no, chłopacy naprawdę fizycznie wyglądają, bardzo są trudnym przeciwnikiem, chociaż też no, z drugiej strony spokojnie daliśmy radę pod koszem, tutaj myślałem, że będzie nam trudniej przebić się, chociaż Tanner Groove swoimi dwoma trójkami ładnie tutaj zgasił, aż zwłaszcza, że oba rzuty chyba były nad Adamem Łapetą, no więc to też nie jest nigdy prosta sprawa, więc tutaj jak najbardziej daliśmy radę na tym polu pod koszem. Na pewno nie zostaliśmy zdominowani, zbiórkę troszkę przegraliśmy, ale minimalnie, jednak jak mówię, no to nie była jakaś wyraźna przewaga spójni. Tak, to prawda, to prawda. Mecz w sumie i tak chyba, no nie oszukujmy się, rozegrał się na obwodzie. No. Luke Petrasek był świetnie dysponowany i mocno taki nastawiony na ten pojedynek z Langowiciem, a to jest też taka dość taka agresywna grająca czwórka, która też grozi rzutem z dystansu. Mam w pamięci właśnie mecz ze Szczecinem, gdzie podejmowali u siebie właśnie Starogardzianie. No to naprawdę ten Langowicz ma dobre papiery na granie, jest ciężkim zawodnikiem do krycia. Ale tutaj Luke Petrasek stanął na wysokości zadania, wziął mocno, tak ambicjonalnie podszedł do tego pojedynku, no i go po prostu wygrał. No miałem wrażenie, że Luke był na misji dosłownie, bo kilka razy no ciągnął naszą grę przez wiele minut, taka prawda. Był nakręcony, no tak, chciał, bardzo chciał.
To jest dobre słowo i też dodałbym właśnie na plus, że w końcu też Luke był agresywny i w końcu dobrze zestawiał deskę i walczył na desce, no bo rzadko Luke tam robi zbiórek na poziomie 10, tego miał w zeszłym meczu, więc tutaj jak najbardziej na plus. No double-double na poziomie 19 punktów, 10 zbiórek, to był taki Luke w najlepszym wydaniu. No tak, to prawda. Ale właśnie odnośnie tego size'u, o którym wspomniałeś, że zawodników spójni, no faktycznie mieliśmy z tym problem i może to też wpłynęło na to, że po raz trzeci w tym sezonie oddaliśmy więcej rzutów z dystansu niż za dwa. No tak, ale no tak się mecz ułożył, nie inaczej. Nawet jeśli są głosy, że drużyny Frasunkiewicza, trenera rzucają więcej za trzy niż za dwa, no to tak jest po prostu. No też tak basket dzisiaj też tak wygląda. Że ta gra się bardziej przesunęła też na obwodzie i większość też spotkań jakby też kończy się na obwodzie w tym sensie, że decydują te rzuty z obwodu bardziej niż ta gra pod koszem. To już nie jest ta gra wolniejsza jak jeszcze z dekady czy nawet dwie dekady temu, gdzie tam masywni centrzy mieli pełne ręce roboty i oni decydowali w sumie i nadawali ton grze. To już się zmieniło. Ależ oczywiście, że ta koszykówka ewoluowała i to nie da się ukryć. A to, że drużyny Frasunkiewicza więcej zrzucają za trzy niż za dwa, to jest chyba taki utarty mit, niekoniecznie prawdziwy. Tak. Bo jak mówię, nawet Anvil w tym sezonie to był na ligowych parkietach nasz trzeci taki występ, gdy oddaliśmy więcej trójek niż z bliższej odległości rzutów. Czy to jest tak naprawdę wiele? No właśnie, to już możemy tam, zostawmy to takim bardziej zaawansowanym statystykom, których to jara lub nie, to już jest nieistotne. I skoro robi to robotę, no to nie ma się też tym bardziej czemu temu dziwić. Oczywiście, że tak. Ja po prostu, wiesz co, chciałem zwrócić uwagę na to, że no Spójnia jest wielką drużyną i przez to mieliśmy większe problemy z wbijaniem się pod kosz. No i tak się mecz ułożył, jak powiedziałeś, że szukaliśmy tych trójek. Wiesz co, jeszcze tak zamknąłbym klamrą może w pozycjach, jak mamy jeszcze na jedynce. No oczywiście Amir Bel, Kamil Łuczyński i zabezpieczający Igor Wadowski. No Amir Bel cieszę się, że wrócił też do gry, już tak w większym wymiarze czasowym, po tym urazie widać, że doszedł do siebie. Dalej ma problem ze skutecznością Amir, chociaż no ta fizyczność już jest dużo lepsza, bo pamiętam jak to miał chyba ze dwa czy trzy wjazdy pod kosz, skończył chyba dwa, natomiast dwa agresywne mu zabrakło tego wykończenia, żeby ten layup zamknąć skutecznie, no ale ten power, który włączył na nogach, a jeszcze jego ten size jest też niezły, no to tam wciągał pod kosz tego Browna chyba, czy Browna chyba miał na sobie wtedy w obronie, no to bardzo to zdominował go fizycznie na tamten moment. Kamil Łączyński, no jak to Kamil, jak już wsiadł w czwartej kwarcie, tak jak wspomniał trener Frasunkiewicz, wsiadł też na Simonsa, czy też Browna, no to no, żaden atak się nie udało im skonstruować. To były takie rzuty pod presją, przez ręce. Niektóre wpadły, niektóre nie wpadły, ale no, Kamil świetnie ich później wyłączył. Owszem, można się czepiać Kamila, że bierze niektóre rzuty, których być może nie powinien zrobić z tego, że mamy inne osoby od egzekucji w ofensywie, ale to jest totalnie inna sprawa, to jest inny wątek. Więc no Igor co prawda zagrał w mniejszym wymiarze czasu, podoba mi się to dalej w Igorze, że chce tutaj agresywnie wejść pod kosz, brakuje mu później tego zdecydowania, żeby albo skończyć, albo na pewniaka oddać tą piłkę, rozrzucić na obwód, bo łamie tą pierwszą linię obrony, a później po prostu trochę się niepotrzebnie zastanawia, co dalej z tym zrobić. No właśnie Igor miał taką jedną akcję, gdzie tam ładnie rozpędził się w ataku, wszedł w okolice trumny i nagle jakoś tak nawet, nie wiem, problemy z kozłowaniem miał. Coś takiego było. No tak, no może Igor też może potrzebuje też większego grania, większej pewności. Widać, że chce, no zależy mu, stara się, tylko mówię, no musi mieć większą pewność do swoich umiejętności, które tam ma. On nie będzie tutaj nigdy ani w roli lidera, ani nawet takiego roleplayera, to ma być po prostu grać jako w formie uzupełnienia, natomiast powinien bardziej odważnie grać. To już jest na tyle też w tym sensie doświadczonym zawodnikiem, że no nie powinien mieć z tym problemu. No to jest tak, jak mówiliśmy po meczu w Słupsku, on potrzebuje tego ogrania, on potrzebuje tej pewności siebie i tu nic się nie zmieniło. Tak jest. A co byś powiedział o występie, może o powrocie Maćka Bojanowskiego na parkiet? Wiesz co, a poczekaj chwilkę, bo jeszcze się odniosę do tych pozostałych rozgrywających, dobra? Tak.
No to odnośnie Mirabela, zgadzam się z tobą, on ma kurczę to odejście, ma to przyspieszenie, ma to wejście na kosz, brakowało tego ostatniego wykończenia, ale i tak nie było źle. No tylko, że to jest rozgrywający, który nie miał asysty w tym meczu. Już czytałem komentarze na internecie, że no co to za rozgrywający. No tak, tam nie ma co zwracać uwagi, to jest pożywka dla wiadomo kogo. Ktoś, kto chyba albo ma słabo się zna na baskecie, albo po prostu z konieczności musi trochę ponarzekać. To też jest zadziwiające, że drużyna, która nie przegrała jeszcze jednego, ani jednego meczu w polskiej lidze, dalej można psioczyć indywidualnie na poszczególnych graczy. To jest fenomen swego rodzaju. Sorry, musiałem taką wbić szpileczkę. Nie ma sprawy, to jest dalej całkowicie niezrozumiała postawa w tym sensie. Zwłaszcza jeśli to jest na brzytwie, czyli na naszej liście dyskusyjnej Anwilu, no więc to może być trochę niepokojący objaw w kontekście, nie wiem, późniejszych meczów, albo powiedzmy tej pierwszej porażki, która pewnie kiedyś nadejdzie. Znaczy ja ogólnie nie miałem na myśli brzytwy, żeby nie było, bo tam, no wiadomo, to jest legendarne miejsce w internecie, sporo fajnych użytkowników stamtąd się wywodzi. Ogólnie mówią o opiniach w internecie, w różnych miejscach. No tak, ale no wiemy, że tam brzytwa najbardziej żyje basketem w sieci, więc tutaj też wiadomo jak to się niesie. No odnośnie Belan to wiadomo, ty znasz moje zdanie, chyba każdy do nas słucha, zna moje zdanie i nie mam zamiaru już tutaj tego poruszać tematu, po prostu no śmiać mi się chce, czytając pewne komentarze. No tak, a jakby co byś powiedział o kapitanie? Kapitan to jest prawdziwy kapitan, to jest profesor koszykówki. Ma swoje ograniczenia, ale jedno mu trzeba oddać. Świetnie czyta grę i to widać w defensywie. Przewiduje, wie jak się ustawić, wie jak się zachować. No tak, to pod tym kątem to mówię, Kamil ma może też no już wchodzi w ten wiek taki bardziej zaawansowany jak na koszykarza, dla którego motoryka jest bardzo istotna. No w końcu gra na obwodzie, jest tutaj zawodnikiem, od którego bardzo dużo zależy. Więc ta fizyczność jest bardzo istotna, ale tutaj Kamil jak najbardziej nie ustępuje na nogach i ta defensywa, te przewidywanie, te przechwyty, no coś pięknego. To jest doświadczenie. On to czuje. Tak, on to po prostu czuje. Tak, to jest ten flow, to jest ten vibe właśnie, który Kamil ma i, no, i cała drużyna na tym korzysta. Dokładnie. No bo właśnie mówiliśmy, że atak no, troszkę kulał w tym meczu, ale chyba jeśli chodzi o defensywę, to nie możemy mieć jakichś tutaj pretensji. Absolutnie. No nie, już nie wiem, jaki mamy tam wskaźnik obrony, ale no myślę, że na pewno jesteśmy w czołówce. No wiesz co, ja nie wiem, czy nie jesteśmy na pierwszym miejscu. No właśnie. To się nie bierze znikąd. No bo te zatrzymaliśmy wspólnie poniżej 70. Też warto odnotowania, to też na plus. Zgadza się. I znowu na przykład, wiesz co, no to już jest takie tradycyjne, ale trzeba pochwalić za ten element Kalifa Younga, bo w meczu ze Spójnią naprawdę miał pod koszem konkretnych kolesi, ale dawał radę. No tak, Wesley Gordon, Adam Łapeta, tam sporo centymetrów, sporo masy mięśniowej. No rzeczywiście, mogło być ciężko, ale jak oczywiście Kalif, to Kalifa się bali, a nie odwrotnie, tak bym to skrócił. No dokładnie. Poza tym uwielbiałem patrzeć, jak on się zachowywał przy przekazaniach krycia na przykład, bo on wiedział, co ma robić. No kurczę, no to jest naprawdę defensor pierwsza klasa. Ten człowiek z defensywy uczynił sztukę. No właśnie, te pierwsze akcje, pamiętasz? Tam pozamiatał, tam ściągał jednym blokiem, później też zatrzymał któregoś kolejnego gracza obwodowego, który też tam chciał się bić pod kosz. No ściana, nie do przejścia. No i on po prostu, on też czuje, on wie, kiedy może wyjść, kiedy musi się cofnąć, kiedy musi zostać. No mur, ściana. No dobra, to jeszcze powtórzę, jak z tym Maćkiem Bajanowskim, jak ci się podobał powrót? Przede wszystkim ten powrót bardzo mnie ucieszył. Po tylu miesiącach zobaczyć Maćka znowu na parkiecie, to miłe uczucie, nie ukrywam tego. Może nie miał tam zbyt wielu okazji na jakąś grę, bo spędził na parkiecie, zaraz zerknę, no 4,5 minuty. Ale co, ale trójeczka wpadła z rogu, piękna. No pewnie, już przy tej pierwszej trójce tam z przodu kosza też był bardzo blisko, a później właśnie strzelił jednak kornera po podaniu Wiktora, więc bardzo dobre
Bardzo dobry powrót w tym sensie, więc wiadomo, że Mać Karola pewnie będzie wzrastała z każdym meczem, minuty pewnie też, no bo to jednak jest zawodnik od bardziej od defensywy niż ataku, no trzeba trzymać kciuki. No ja właśnie liczę, że on jest już tak, wie, zdrowy na 100%, że jest gotowy do gry i właśnie tak stopniowo będzie wprowadzany na takie poważniejsze minuty, bo on naprawdę może nam pomóc. Tak, tak. No w sumie powiem Ci, że statystycznie mielibyśmy się trzymać takiego porządku, no to Janari zagrał na zero w tym meczu, no ale Janari znowu na destę. Robi to, co Maciek robił zanim, póki w zeszłym sezonie, jak gdy zabrakło Janariego, czyli Maciek też jeszcze póki nie miał kontuzji, no tą deskę też zabezpieczał. No i właśnie od tego też jest Janari, że świetnie ma ten instynkt do zbiórki i właśnie tym się wykazał. Owszem, no nic nie rzucił, nie wpadały te rzuty, natomiast zbiórki, asysty, tutaj widzę Janari jak najbardziej też świetną robotę wykonał. Kuba Garbacz, troszkę skuteczności mu zabrakło, bo miał widzę 2-8-3, tutaj mu tak strzelecko nie wyszedł ten pojedynek. To nie był jego mecz. Tak, to nie był jego mecz, to prawda. 2-9 z gry to tak trochę słabo. Ale no, zdarzy się najlepszym, no nie? Tu nie można mieć jakichś tam pretensji, ani bić na alarm. Podobał się też Kostek. Kostek w obronie też pięknie tego Langowicza nawet dawał radę utrzymać, żeby tam w postapie go nie, tam pod koszem nie przepchnął. Także Kostek to no, świetna robota, też mi się podobała jak najbardziej. Tam ustał po prostu temu Langowiczowi i nie dał się przepchnąć. Coś pięknego. Wiesz co, jeszcze może wrócę do USR-a, bo taka może mała ciekawostka, to było jego pierwsze zero punktowe w koszulce Anwilu. No, po raz pierwszy. Tak. No okej. Okay, no, tutaj no, ten mecz ze Spójnym zakończył na 0-3 z gry, z tego co widzę. Dobrze patrzę? Mhm. Tak. I miał też 0-2 z dystansu. I tak patrzę ogólnie na jego ostatnie występy, to w 4 ostatnich meczach miał ze 2-10-3. Uważasz, że to jest coś, czym powinniśmy się martwić? Ta tendencja taka? Nie, nie, absolutnie, nie. Nie sądzę, żeby tak. USR jesteś pewny, tak? Jesteś na jego pewny. Tak. No nie każdemu zawodnikowi po prostu wyjdzie mecz w ataku. A przecież też nie oszukujmy się, no miał ile? No podjął 3 próby rzutów, no to też nie ma co się spodziewać, że będzie trafiał, bo miał za każdym razem 2-3 albo 3-3, no więc nie, tutaj bym nie doszukiwał się jakiegoś tam, nie wiem, ryzyka, że Janari powtórzy jakieś takie złe mecze w ataku. Póki drużyna wygrywa, a może pomóc w inny sposób, okej, okay, jest, wystarczy. No i ja podzielam twoją opinię jak najbardziej. Raz wyjdzie, raz nie wyjdzie, ale Janari to jest naprawdę zawodnik, który jeśli teraz nie trafiał, to w końcu zacznie i tyle. Zresztą widzimy, wiemy, jaką ma dobrze ułożoną rękę. Technicznie jest naprawdę, nie wiem, czy nie ma jednego z lepszych rzutów w naszej drużynie. Mam na myśli ogólnie mu technikę użytkową. Te składanie się do rzutu, to coś pięknego. Poezja. Jak się patrzy. Tak, tak. Poezja basketu. No, obok Garbacza bym powiedział, że technicznie to chyba obok właśnie Kuby Garbacza są najlepszymi technikami w kontekście samego rzutu, moim zdaniem. To po prostu jest coś, co miło się ogląda, jak on się składa do tego rzutu, nawet jak ta piłka leci, jak wypuści ją z rąk. Tu masz. Zgadza. Więc jak ktoś tak ładnie rzuca, to w końcu musi wpadać. No i fajnie też, że Tanner Grus poprawił swoje wskaźniki w rzutach za 3, bo miał trochę słabo, ale widać, że po tej pierwszej trójce ten troszkę już tam na tak ambitnie podszedł też i wkleił drugą trójkę, tam trzecia mu troszkę tam nie docelował w tym sensie, ale jak najbardziej tutaj też na plus postraszył. Łapeta chyba też był zaskoczony, chociaż też chyba wiedział, bo był nawet chyba dość blisko w sumie Tanera przy tych rzutach. A nie wystarczająco. Tak, to więc też widocznie tam w ustaleniach defensywnych tam było powiedziane, że Tanner może ukuć za 3, no i akurat ukuł, a że nad rękoma łapet, no to tym bardziej jeszcze mogło to lepiej smakować Tannerowi. Także poprawił te wskaźniki, ma 5-16 chyba teraz w sezonie, więc no już troszkę lepiej to wygląda. I ogólnie już ofensem, ale defensywnie. No pięknie dał radę, dźwignął to, mając na sobie łapetę. Muszę Tanera pochwalić, bo obrócą na parkietu robił niesamowitą robotę. Ja w ogóle mam wrażenie, że on był bardzo taki właśnie pobudzony, nakręcony, że chyba ta pierwsza trójka tego uruchomiła.
Tak. To... Dużo chęci w nim było, naprawdę dużo chęci. Biegał, cieszył się, skakał i widać było, że on chce, ma energię w sobie. Tak, wyzwoliło to w nim takiego jeszcze większego powera i takie poświęcenie się, kiedy był na parkiecie. Jak tam później w tranzycji, jak później wracał, no to coś pięknego też. Taki Tanner Gruss jest nam też potrzebny, bardziej taki mądrzejszy w obronie, w ataku myślę, że tego mu nie brakuje ani pewności, ani umiejętności, więc byleby tylko w tej obronie jak najszybciej się poprawiał i robił postępy. To sam wspomniał trener Frasunkiewicz na konferencji, że tutaj dobrze Tanner rokuje w tym kontekście. No właśnie zadałeś takie pytanie trenerowi i tutaj odpowiedź była chyba, powiedzmy sobie szczerze, pozytywna. Tak, to prawda. Wyraźnie stwierdził, że po prostu Montaner robi postęp, że w porównaniu z tym, co było, gdy do nas trafił, to jest no wręcz inny zawodnik. No tak, no też przed Tanerem była trudna praca do wykonania i dalej jest do wykonania ciężka, w tym sensie, że no to jest zawodnik, który jednak przyszedł do nas z amerykańskiego basketu, z uniwersytetu, więc no to jest inne granie, inne podejście do pewnych wariantów, więc no tutaj skoro robi postępy, dobrze rokuje, a to jest też center, który jest lekkim centrem, też to powiedział trener. Tak. No więc to też jak najbardziej trzeba dalej obserwować i trzymać kciuki, żeby tych takich błędów się wystrzegał. Ja tam w Tanera cały czas wierzę, nie ukrywam tego, będę to przyznawał cały czas, widzę w tym chłopaku potencjał. I ta defensywa faktycznie, no pod tym względem uważam, że ten mecz ze Spółnią był jego najlepszym występem. Bo wiadomo, że on ma problem, żeby powiedzmy ustać na nogach, tak? No zwłaszcza jak ma na sobie, jak gra przeciwko komuś ciężkiemu, gdzie gra postapa, to już ciężko mu ustać, to prawda. Tak, ale tutaj w meczu ze Spółnią potrafił naprawdę szybko reagować na pewno, to trzeba podkreślić. I tak zagrał momentami na taki, wiesz co, ja bym to określił taki zbijający, bo gdzieś tam tę rękę zawsze gdzieś wtrącił, gdzieś zbił piłkę, gdzieś tutaj podbiegł, coś rękę wystawił. Był po prostu aktywny. No tak, tak, bo on ma szybkie ręce. Właśnie to też dalej też w wypowiedzi trenera zabrzmiało, że trener ma szybkie ręce, chętnie biega, jest skoczny. Więc no taki typ centra w tym sensie można powiedzieć. No i to też jest świetne uzupełnienie w kontekście totalnie defensywnego Kalifa Younga, który tam lubi sobie rzucić z pół dystansu, czasami wejdzie, czasami nie, ale jest dobrym takim właśnie taką równowagą dla gry Kalifa, a Tanner dla gry Kalifa, a Kalifa dla Tannera. No i ogólnie plus tego wszystkiego jest jeszcze taki, że po prostu Groves uważam może być tylko lepszy. Bo tak jak mówię, cały czas się rozwija, cały czas uczy się tej koszykówki, więc uważam, że może być naprawdę tylko więcej pożytku z niego. No tak, no, trzeba tutaj trzymać kciuki za jego postępy. Przynajmniej w obronie. Ale występ ze Spółnią na pewno na plus. Tak, tak. No tutaj wyzwań będzie miał coraz więcej, także wszystko przed nim. A dalej to jest przecież bardzo młody zawodnik. Tak, tak, więc no czekajmy cierpliwie na jego rozwój. Jesteśmy w sytuacji, gdzie możemy czekać. 11-0, proszę pana, to jest piękne. No tak, to chyba tego nikt nie zakładał. Na resztę patrzymy z góry, jeszcze długo popatrzymy na pewno. Tak, no tego nikt się nie spodziewał. To jest zaskoczenie, podejrzewam, że dla wszystkich, dla nas też. No i ta przewaga, gdzie warto zobaczyć, że pozostałe zespoły już mają co najmniej 4 porażki, to jest niezły handicap na rundę rewanżową, można powiedzieć. Tak, dlatego mówię, że niezależnie co się wydarzy, to i tak będziemy na resztę patrzeć dość długo z góry. No, może tak być. Mamy teraz ciężkie mecze przed sobą, bo przyjeżdża do nas w sobotę Stal Ostrów. Tak, ale wiesz co, może do tego przejdziemy za chwilkę, bo jeszcze chciałbym o jednym temacie porozmawiać, jeśli chodzi o mecz ze Spółnią. Tak. Wiesz jakim? Zgaduj. Czym ty chcesz mnie tu zaskoczyć? Nie, to nie będzie zaskoczenie, to jest coś, o czym musimy powiedzieć. No to dawaj. Ktoś taki jak Victor Sanders. No, widzisz, że Wiktor nas tak przyzwyczaił, że to już w tym sensie nie traktuje tego jako zaskoczenia. No to prawda, po części to prawda. Tylko, że ten mecz był troszkę taki, nie wiem nawet jak to określić, nierówny na pewno. Bo Wiktor długo nie mógł znaleźć tego swojego rytmu w ataku.
faktycznie wspomnieliśmy, że z linii dobrze mu szło, ale jeśli chodzi o rzuty z gry, no to było znacznie gorzej. Bo on, żeby to nie skłamać, zaczął od 0 na 4 z gry. Później w połowie chyba drugiej kwarty trafił raz, ale później też miał kolejne pudła i ogólnie tak wyszło, że po trzech kwartach miał 2 na 8 z gry. No to, to nie jest coś, za co można dawać oklaski. Tylko, że przyszła czwarta kwarta. No i od tego też jest Wiktor, żeby brał ten ciężar też na siebie. On takie rzuty potrafi wykonywać. Ten Machowski tutaj wyraził, więc z jednej strony podziw, a z drugiej strony ból, że akurat jego to też zespół dotknęło, że tutaj z jednej nogi tego bankshota, co zrobił, zamykając ten mecz już na pewniaka. Tu wcześniej też trójkę odpalił z takiego już zachwianej pozycji. No, takie rzuty uwielbiamy, więc no, my możemy się tylko cieszyć, że mamy takiego lidera. Dokładnie, o właśnie, fajnie powiedziałeś, bo Sander zagrał typowy mecz dla lidera drużyny. Typowy. Ja czasami mówiłem, że w ogóle wielkich koszykarzy poznaje się po tym, że może im nie iść, mogą mieć problemy, mogą mieć podgórkę, ale w najważniejszych momentach wchodzą na wyżyny i rzucają trójki z jednej nogi na przykład. I tak jest właśnie Sanders. A Wiktor lubi takie niekonwencjonalne zagrania, takie rzuty, że tak powiem, niecodzienne. No, skoro to trenuje, ma na to zgodę, no to znaczy, że to przynosi efekty. No, no jak najwięcej korzystać, niech cieszy nasze oczy ktoś taki jak Wiktor Sanders, który naprawdę jest nieszablonowym gościem, gra basket, no naprawdę na poziomie MVP, można powiedzieć. Na chwilę obecną tak, zdecydowanie. Jak najbardziej na plus. Oby tak ta forma go nie zawiodła w najważniejszej części sezonu. No i ale to jeszcze trochę czasu do tego mamy. Na razie grajmy mecz po meczu, skupiajmy się na każdym kolejnym, a będzie dobrze. Tak, dokładnie. W ogóle Wiktor gra, Wiktora uświadamia mi na każdym kroku, jak ważne jest posiadanie lidera w obecnej koszykówce. No, tylko czasami buduje się zespoły w oparciu o tak zwanych zadaniowców i ten lider sam się po prostu naturalnie gdzieś tam kiedyś kreuje, bo owszem, no ciężko też komuś, pewnie czasami jest problem z tym kontraktowaniem tak zwanego lidera, no bo nigdy nie wiemy, jak ten zawodnik dany, którego kontraktujemy, okaże się, że będzie liderem. To też to pokazuje sezon po prostu, prawda? No tak, to wyrasta, dokładnie. To wyrasta w trakcie grania. No właśnie, więc... No ale Sanders nam wyrósł na pięknego, dorodnego lidera, z którego możemy być dumni. No tak, tak. To tutaj no nie ma uwag. Tutaj naprawdę na razie gra świetny basket i widać, że nie widać po nim, że to jest jakby nowy zespół, co prawda, ale widać, że po nim te doświadczenie i zrozumienie z tymi graczami, z którymi grał w zeszłym sezonie. No zobacz, Luke Petrasek i Wiktor Sanders. Obaj w zeszłym sezonie grali ze sobą, bo Wiktor później dołączył, ale no ten duet no, zrobił robotę w tym meczu. Tak, do tego dodajmy jeszcze Łączyńskiego Kamila, oczywiście. Takie trio, tak, naprawdę no, bardzo ważne. Mam na myśli tą ofensywną część, że oni nas trzymali. Tak, oczywiście. W tym meczu, prawda? Ale ogólnie po prostu nawiązam do tego, że w tej drużynie jest chemia. No jest, jest. Ale to chyba ogólnie jest atut trenera Frankiewicza, że naprawdę tutaj buduje te monolity i chłopacy są, tak widać, w takiej zasadzie żyją jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. A tak, to jest bardzo ważne dla naszego szkoleniowca, to prawda. Sam to przyznawał wielokrotnie. No właśnie. No dobra, mówiłeś o nadchodzącym wyzwaniu. No tak, no, sobota to będzie wielki dzień. My lubimy pojedynki ze Stalą Ostrów, chociaż rok temu przegraliśmy, a ten mecz pamiętam, że miał taki wymiar no dość duży, bo to decydowało o kim, na tamten moment graliśmy w ćwierćfinale. No i żeśmy po tej przegranej trafili na King Szczecin ówczesnego mistrza Polski, jak się okazało. Tylko, że wtedy jeszcze tego nie wiedzieliśmy, chyba nikt tego nie wiedział, bo była zadowolona z takiego rozwoju sytuacji, z tego co pamiętam. Tak, tak. No, niemniej jednak przyjeżdża nas Stal Ostrów, która no, jest tutaj podbudowana, bo wygrała teraz w Szczecinie właśnie,
notabene, więc no, będzie ciężki pojedynek dla nas. To będzie też kolejny mecz obrony bardziej niż ataku, bo tutaj zawodnicy w Ostrowie też mają ten size, też mają tutaj sporo zawodników w obronie dobrych, więc no, będzie ciężki pojedynek, więc zobaczy, mam nadzieję, że nie chciałbym, żeby to się rozgrywało tak jak na trybunach 2 lata temu. Mam nadzieję, że nie będzie takich ekscesów i będzie chociaż doping w formie kulturalnej. Ale niech będzie gorący i naprawdę żywiołowy. Oczywiście. No tak, tak. Tak, wspomniałeś tutaj defensywę, Stal faktycznie jest mocna pod tym względem. Patrząc w tabelę, ogólnie oni do tej pory stracili 903 punkty w 12 spotkaniach. No właśnie, więc no będzie ciężko. Musimy się jakoś tam, myślę, że tam już na pewno głowa pracuje u trenerów naszych, jak tutaj ich ograniczyć, ich poczynania, kogo zatrzymać. Na pewno pojedynek Aigarsa Skele z Amirem Belem na jedynce, to będzie też ozdoba, bo to obaj zawodnicy dość fizyczni. Może, pewnie będzie od nich wiele zależało. No, będzie kawał grania. Ciekawe, jak Dawid Brębli przygotuje się na ograniczenie gry Wiktora Sandersa, bo to też będzie dobry plaster w tym sensie, że może trochę sprawić problemów Wiktorowi. No, ciekawe. No, wiele będzie ciekawych pojedynków. Ogólnie mam wrażenie, że ten mecz już jest, no trzeba go określić mianem ligowego hitu na pewno. Tak, tak. No to myślę, że hit kolejki na pewno. Fajnie, że na antenie Polsatu będzie sport, będzie możliwy, także do obejrzenia. No to zawsze dodatkowy atut, jakby nie patrzeć. Zobaczymy, co ten mecz przyniesie. Na pewno nie jesteśmy na straconej pozycji. Zobaczymy, jak zagrają też tutaj nasi liderzy, zadaniowcy. Damian Kulik zauważył, że ostatnio trochę obniżył loty. Nie wiem, czy on miał kontuzję, czy nie. Powiem szczerze, nie kojarzę, żeby coś takiego miało miejsce. Bo tak nawet prześledziłem ostatniego mecz, to widzę, że miał, zagrał 23 minuty, ale raptem punkt rzucił z osobistych, a miał 1 na 4, co mu się też bardzo rzadko zdarza. No to oby mu się zdarzyło znowu w Włocławku. No, Damian lubi grać w Włocławku, dobre mu z reguły cyfry wychodzą. Także no, kto wie, zobaczymy. Wiesz, Włocławek jest takim miejscem, że wielu zawodników się spina na te mecze, nie oszukujmy się. No to też prawda, ale jeszcze w tym sensie, że zobacz, że Ostrów no, też może grać jeszcze z większą presją niż my, w tym sensie, że no, my mamy bardzo korzystny rezultat. Nie mówię, że się będziemy podkładać, bo to oczywiście nie będzie miało miejsca, ale w tym sensie, że to no, Stal będzie grała z tą presją. Mają dość, jak na nich mają pewnie niekorzystny bilans, więc tutaj będą robić naprawdę, będą stawiać ciężkie warunki, to na pewno. No Stal obecnie ma bilans 7-5 i to jest chyba tak troszkę poniżej oczekiwań. No właśnie. No tylko, że tak jak ostatnio mówiłeś, no pokonali na wyjeździe King Szczecin, wcześniej zdemolowali Śląsk Wrocław. Właśnie. Więc są chyba na pewnej fali. Będzie ciekawie, na pewno. No w ogóle kalendarz teraz chyba też koniec roku mają dość intensywny, bo kojarzy mi się, że też później chyba po meczu z nami jadą do Lublina, więc grają szczurówką. Mogą mieć przy niekorzystnych wiatrach, no mogą mieć później problemy z awansem do Pucharu Polski na przykład. Ogólnie mam wrażenie, że tabela nasza jest bardzo płaska i tam jeszcze dużo może się wydarzyć, bardzo dużo. No oczywiście. Każda kolejka jest teraz ważna. Ale tak jak już mówiłem, najważniejsze dla nas jest to, że my jesteśmy na szczycie i patrzymy na innych z góry. Tak, no ten komfort tutaj w tym sensie mamy, to prawda. No i tak to wygląda na chwilę obecną. Nie wiem, czy jeszcze mamy coś do dodania, czy zmierzamy do końca? Nie, no chyba na ten moment, żeśmy wyczerpali nasze tematy, podsumowaliśmy tutaj wspólnie. Czekamy na mecz z niecierpliwością z Ostrowem. Na pewno będzie miłe widowisko dla oka. Też na to liczę. A tak reasumując, jeśli chodzi o mecz ze Spójnią, goście postawili nam naprawdę ciężkie warunki, nie było lekko, problemy w ofensywie były, defensywa naprawdę na duży plus, ale najważniejsze jest jedno, 11-0. To prawda. Dobra, coś jeszcze chciałeś powiedzieć na pożegnanie?
Nie, wszystko. Liczę tylko, że chyba chociaż o to nie muszę na to liczyć. Spodziewam się, że hala będzie wypełniona po brzegi na mecz z Ostrowem. Bo na pewno to jest elektryzujący pojedynek od kilku lat. O ile nie kilkunastu właściwie, bo zawsze nasze pojedynki z Ostrowem były takie dość elektryzujące, polaryzujące się. No ale od tych kilku to jest naprawdę już takie na najwyższym poziomie ciśnienie. Zgadza się. Także do zobaczenia na hali mistrzów. Dokładnie i trzymajmy kciuki, dopingują głośno. No dzisiaj to tyle. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie. Dzięki Michał i do następnego. Dzięki Maciek, do usłyszenia.